Jeszcze w listopadzie zakończy się przebudowa drogi powiatowej przy Godzice-Wtórek. Ten niespełna 6-kilometrowy odcinek w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmienił się diametralnie. Nowa nawierzchnia i chodniki wpłynęły nie tylko na komfort jazdy, ale przede wszystkim poprawiły bezpieczeństwo. Prace ruszyły w maju. Tempo było szybkie, ponieważ trzeba było wywiązać się z unijnego projektu. Ten z kolei narzucał harmonogram i daty. Teraz trwają ostatnie prace wykończeniowe w nowych kamienicach. Przy tej inwestycji często jednocześnie pracowało kilka firm. Takie wyzwania przed nami stawiają wszystkie te programy, przy których można sięgnąć po środki zewnętrzne. Często ten okres przygotowania inwestycji związany ze złożeniem wniosków, uzyskaniem wszystkich formalnych dokumentów jest znacznie dłuższy niż czas, który potem pozostaje na wykonanie tych robót. Całość kosztowała 5 200 000 zł. 50% to środki unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kompleksowa inwestycja związana z modernizacją nawierzchni, poszerzeniem dróg, z budową czy odtworzeniem chodników, tych ciągów pieszych i poprawiająca bezpieczeństwo na newralgicznych punktach, czyli na skrzyżowaniach. Są to przejścia dla pieszych oznakowane odpowiednio. Także wszystkie normy między innymi spełnia bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców. Wcześniej na wielu odcinkach droga przypominała szwajcarski ser. Nie było też chodników. Nikogo nie dziwi zatem zadowolenie mieszkańców, na przykład Wysocka Małego, przez którą przebiega inwestycja. Kiedyś tu były dziury, ani chodnika nie było, no to bezpieczeństwo się zmieniło bardzo. Przyda się ta nowa nawierzchnia, te nowe chodniki? No, ludzie się ucieszyli, jeżeli jak to miało już powstać, a teraz już jest wykończone, no to wtedy no jest to radość na pewno i bezpieczeństwo dzieci do szkoły i samych mieszkańców. Bardzo ślicznie zrobili. No, jak... Chodnik się przyda? Tak, chodnik się przyda ze względu na chociaż na dzieci. To nie koniec powiatowych inwestycji drogowych. Kolejne prowadzone są na prawie 8-kilometrowym odcinku Tarchały przy Godzice. Tu także oprócz nowej nawierzchni wybudowany zostanie ponad 3-kilometrowy chodnik. Tutaj jest zakres taki, że po pierwsze poprawa tej nawierzchni, ona była w bardzo złym stanie, była też za wąska na tych odcinkach pomiędzy miejscowościami, także tam zostały wykonane poszerzenia, wyrównanie, wzmocnienie całej tej nawierzchni i chodniki na całej długości zabudowy miejscowości. Inwestycja realizowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tak zwanych schetynówek. To zadanie kosztować będzie 4 200 000 zł. Połowę dołoży budżet państwa, 300 000 dołożyła gmina przy Godzice i 10 000 zł miasto i gmina Odolanów.